Hrabia Ludwik von Zinzendorf. Kto to jest? To taki człowiek nazwany ojcem współczesnych misji. Zapoczątkował misjonarzy, ten ruch misjonarski współczesny, ewangelicki. Pewno nie był pierwszy, ale to, co on zrobił, jak wdrożył się w to, co Duch Święty robi, było przyczynkiem dosyć sporym do wysyłania misjonarzy. Ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić o tym człowieku i o tym, gdzie i jak on nas może zainspirować. Jak jego życie stało się inspiracją i może stać się inspiracją do poczynienia, do jakiegoś kroku wiary w naszym życiu. Był na pewno człowiekiem głębokiej wiary, bo mimo że był hrabią, od dziecka był wychowywany w chrześcijańskiej rodzinie i z wiarą babcia go pokazywała, gdzie jest prawdziwa wiara, co ma robić i tak dalej. I w każdym razie, mimo tego, że był hrabią, widać, bo świadectwo jego życia pokazuje nam, że znacznie bardziej cenił sobie naśladowanie Chrystusa niż swoją hrabiowską posadę. I tak naprawdę stał się pastorem, biskupem, jednocześnie w dwóch różnych denominacjach, tak naprawdę. I potrafił zrezygnować, nawet potrafił później zrezygnować ze swoich tam hrabiowskich przywilejów na rzecz tego, że jednak chce podążać za tym, co mu Bóg mówi, w którą stronę ma iść. Doskonale też potrafił swoją hrabiowską pozycję wykorzystać i to, co otrzymał od Boga, wykorzystać tak, by służyło do szerzenia się Królestwa Bożego. Więc to jest na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę. Ale jak to zrobić i jak jemu się to udało i tak dalej, myślę, że takie kilka fragmentów z jego życia było znaczące ku temu. W każdym razie po świadectwie jego życia widać, że żył po prostu w świecie, gdzie Bóg jest Bogiem, gdzie Jezus Chrystus jest Zbawicielem, my jesteśmy braćmi, siostrami, a funkcję, jaką miał, wykorzystywał jedynie do wspierania chrześcijan. Zacznę może od wydarzenia z jego życia, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie, bo wiecie, u nas z pietyzmem się mówi o obronie Częstochowy. Sienkiewicz napisał książkę, gdzie w zasadzie centrum batalistyczne jest na tym pokazane. No i tak sobie wiecie, pielęgnujemy bohaterskość narodową. W życiu Ludwika było podobne zdarzenie, choć z jednej strony znacznie mniejsze, bo dotyczyło, wiecie, jednego małego zamku. Z drugiej strony, moim zdaniem, znacznie większe, bo pokazało, gdzie tak naprawdę musimy mieć ufność, jeśli ktoś nas atakuje. Otóż w 706 roku, 1706 roku, gdy Szwedzi najechali na Saksonię, plądrowali ją, tak? Plądrowali Saksonię. I w tym czasie żołnierze również weszli do tego zamku, gdzie mieszkał Ludwik, mieszkał tam z ciocią czy z babcią i z babcią. I akurat wpadli od strony, gdzie siedział Ludwik, czyli wpadli najpierw do sali, w której siedział sobie Ludwik i czytał właśnie Biblię. Podniósł na chwilę oczy na nich i wrócił do czytania Biblii. Żołnierze podobno stali jak wryci i totalnie nie wiedzieli, co mają robić. Po chwili wszyscy odwrócili się i wyszli. Na pytanie, co się stało, Ludwik mógł powiedzieć tylko jedno. Siedziałem i czytałem Biblię, modliłem się. Czy się bał? Nie, nie bałem się, czytałem. Czytałem o tym, jak wiatr i fale były posłuszne Jezusowi. Dlatego czułem się bardzo bezpieczny. Więc taki początek życia miał Ludwik w wieku 6 lat. Czuł się bardzo bezpieczny, na tyle miał wiary, że widzicie, dorośli żołnierze musieli się wstać i cofnąć. Wiecie, fajnie by było, żeby w naszym kraju każdy miał tyle wiary w Boga i tyle poczucia bezpieczeństwa w Bogu, ile miał wtedy. Być może nie trzeba byłoby pietyzmu obrony, ale może się udać po prostu po obronę do Boga. Taki pierwszy wniosek z jego życiorysu można wyjąć. Wiem, że niektórzy mnie nie lubią za ten wniosek. Ale cóż, taka obrona powinna być
Czyli jeśli ktoś nas atakuje, wracamy się do Boga i patrzymy, że On ma nad tym wszystkim panować. I tyle. Widzicie, można się zwracać do płótna, ramy, farby, odpowiednio tam ułożonej i udekorowanej, a można się zwracać do Boga Żywego. Ja wybieram zwracać się do Boga Żywego. To jest mój wybór. I radzę tak każdemu, ale radzę zdecydować tak naprawdę, bo to jest najważniejsze. Po prostu zdecydować. Jeśli chcesz się zwracać do płótna, ramy, farby i tak dalej, to się zwracaj do płótna, ramy, farby i tak dalej. Zdecyduj raz, a odważnie i wprost. Ja idę tam, idę do tych obrazków, idę do czegoś tam. Albo zdecyduj, że idziesz do Boga jedynego, prawdziwego, żywego. Też trzeba zdecydować. To jest najważniejsze. Decyzja. To mówił Jozue, wielu to powtarzało, że najważniejsze jest, że trzeba zdecydować. Jezus też cały czas mówił, mówcie tak, mówcie nie. Niech wasza mowa będzie prosta. Czyli niech będzie jakaś decyzja w naszym życiu. Okej, co dalej u Ludwika? Ludwik zakupił, czy tam otrzymał w spadku jakieś posiadłości. No i na tych posiadłościach akurat stwierdził, że chciałby założyć jakieś takie chrześcijańskie osiedle, miasto, wieś, no jakieś takie, wiecie, zbiorowisko ludzi. Tak, z ideami chrześcijańskimi takie czasy były, tak się to robiło. U nas w Polsce był Raków, też jakaś taka chrześcijańska wioska z jakimiś tam ideami chrześcijańskimi. No i akurat się zadziało tak, że z Czech, z Moraw i z tamtych terenów często byli, że tak powiem, różni chrześcijanie trzymający się Biblii, trzymający się Pisma, wyrzucani. I akurat uchodzili w tamtą stronę i on ich zapraszał do siebie i oni się u niego osiedlali. I wszystko było fajnie, wiecie. W końcu nie ma prześladowców, można się na ziemi wolnej osiedlić i było naprawdę, słuchajcie, cudownie. To jest, wiecie, piękne. My też często się czasami mówi, nie, tu się w Polsce nie da nic zbudować, tu się nie da nic zbudować chrześcijańskiego, tam się nie da nic zrobić i tak dalej. I oni mniej więcej tak się czuli, z tym, że jeszcze byli wygnani na siłę ze swojego miejsca. Aż dotarli do miejsca, właśnie do niego, do Saksonii. Miasto się nazywało Herrnhut, ta pierwsza osada, potem jeszcze druga była osada w innym miejscu. Ale w każdym razie mogli się osiedlić i było, wiecie, wszystko fajnie, pięknie, normalnie żyć, nie umierać. Aż do czasu. Niestety, okazało się po jakimś czasie, że ci ludzie z pięknymi ideami tak naprawdę w sercach cały czas nosili coś, co im przeszkadzało żyć razem. Coś zaczęli się kłócić, spierać. I tak naprawdę Ludwik w pewnym momencie przyjechał do tej wioski i zobaczył, że idee wszystkie padły, a ci ludzie nawzajem przestali się miłować, no ale traktują siebie tak mniej więcej, jak byli traktowani u siebie, no może nie aż tak, że wyrzucali siebie nawzajem, ale prześladowali siebie nawzajem, wytykali sobie błędy i tym podobne sprawy. Więc Ludwik zaczął pełnić taką rolę takiego arbitra, chcąc wszystkich pogodzić. Ustalili znowu jakieś tam zasady postępowania między sobą. I co się później fajnego okazało? Ustalili gdzieś tam zasad postępowania między sobą w tej wiosce, jak to ma życie wyglądać. A fajne się okazało to, że to był XVII wiek, a w XVI-XV wieku w Czechach były różne tam, wiecie, przebudzenia. Coś na kształt tego, co się zadziało w Niemczech u Luteran. Tam się byli husyci i tym podobni, jacyś bracia Morawianie powstali i okazało się, że ci ludzie, wytwarzając te zasady postępowania między sobą, mniej więcej powtórzyli zasady, które 100 czy tam 200 lat wcześniej w Czechach, w tym miejscu ich pradziadkowie, prapradziadkowie wytworzyli między sobą. Też ustalili takie zasady, też je zapisali i to przypadkiem znalazł właśnie Ludwik, będąc właśnie w tamtych terenach. Przypadkiem znalazł takie zapiski, gdzie odkryli, że w zasadzie to samo ustalili 200 lat później. Więc to jest takie, mówię, prowadzenie Ducha Świętego, pokazujące, że idzie tą drogą, że coś jest tutaj zorganizowane tak naprawdę odgórnie, a nie oddolnie. Więc to mi się bardzo podobało. Co dalej?
bo jak już został takim arbitrem, tam ustalił sobie, miał dosyć problem, bo chciał być też prowadzić te nabożeństwa, jakoś głosił też do tych ludzi, ale żeby to robić wszystko musiał mieć te papiery różne, że jest pastorem i tak dalej, w jego hrabiostwie to nie wypadało, no ale mimo wszystko został tym pastorem. Mało tego, został biskupem Morawian i pastorem luterańskim. No, najpierw został pastorem luterańskim, ale ci Morawianie mieli trochę tam inne doktryny, co się tam różniło i tak dalej, ale musieli między sobą też ustalać jakichś pastorów, bo zaczęli wysyłać ludzi na misję. I jak zaczęli ludzi wysyłać na misję, to pojawił się problem taki, że ci ludzie musieli mieć jakieś tam papiery, że są tam przez jakiegoś tam, wiecie, kogoś wyznaczeni, przez jakiś kościół, przez jakieś coś, a jako, że nie chcieli pod luterański podpaść, no to musieli podpaść pod swoją jakąś tam małą denominację Morawian, tak się to nazwali, bo z Moraw pochodzili. No i ten Ludwik został, był, że tak powiem, trzy w jednym. Był hrabią, był pastorem luterańskim i biskupem Morawian. Więc jakoś go totalnie te denominacje nie ograniczały. Wiedział po prostu, że w Chrystusie jesteśmy jednością. No i tyle, tak? To, że mamy różne, wiecie, kultury zachowań i tym podobne i się inaczej nazywamy, no to już jakaś kultura, jakieś coś, ale tak naprawdę dążymy do tego, żeby być z jednością z Bogiem i mieć jako Zbawiciela Chrystusa. A te różnice kulturowe, no to są fajne, czasem się można z nich pocieszyć, pobawić i tak dalej. Ale to są takie, mówię, różnice w wychowaniu kulturowe, które jemu totalnie nie przeszkadzały tak naprawdę. I to było moim zdaniem w jego życiu bardzo fajne. Wcześniej też zrozumiał, jeszcze wcześniej, jeszcze będąc tam uczniem, studentem, zaczął tam różne takie małe bractwa swoje zakładać i zaczął rozumieć, że tak naprawdę chodzi o serce dla Boga. I jemu nie przeszkadzało, czy to katolik, czy protestant, czy ktoś. Chodziło o to, żeby miał serce dla Boga. Zaczął to wcześniej rozumieć, więc tutaj myślę, możemy się sporo nauczyć od jego podejścia. Tak naprawdę nauczył się, kogo musisz szukać, więc w tej wiosce dawał jakieś stanowiska takie służebne. Nie wiem, na przykład 16-letniej dziewczynie dał tam jakąś tam służbę. Co się wiele oburzyło, jak to w ogóle, że kobieta i jak to w ogóle, że taka młoda i tak dalej, ale tak naprawdę uczył się patrzeć w serce ludzi. I to jest bardzo fajne. Myślę, że tutaj sporo się można od niego nauczyć, że też musimy tak naprawdę zwracać uwagę na to, co w sercach nosimy. Więc to jest, mówię, bardzo ciekawe. Co jeszcze ciekawego się zadziało w tych wioskach? Otóż we wioskach pojawił się bunt. Tak, proszę Państwa, bunt się pojawił. A wśród tych przybyłych osób przybył niejaki Krieger. Nie wiem, kto się nazywał Krieger. Ogłosił, że... Johann Krieger. Ogłosił, że, wiecie, Ludwik jest bestią, szatanem, antychrystem, czy tam, jak go tam nazwał. Ten jego ustalony pastor jest fałszywym prorokiem. I praktycznie wszystkich udało się przekonać przeciwko Ludwikowi. Tak to jakoś już zadziałało. Powstał taki... Wszyscy zbuntowali. Ludwik jako bestia został ochrzczony bestią. I tak dalej. Więc było dosyć nieciekawie. Normalnie się można trochę wpienić. Wiecie, człowiek tu daje ziemię. Człowiek próbuje, wiecie, wszystko pogodzić, wszystko jakoś ustalić. No, wszystko robi z siebie co może. Jest nazwany w pewnym momencie bestią. Więc... No cóż, popatrzmy na Jezusa, też był w pewnym momencie nazwany jakoś tak, więc biada wam, jeśli nie będziecie prześladowani. I co się zadziało? Ludwik zachował w tym wszystkim spokój, modlił się do Boga, dalej prosił Boga o interwencję i żeby stało się coś, co ponownie zjednoczy wspólnotę. O to się właśnie Ludwik wtedy w tym czasie modlił, zachowując spokój i pozwalając Bogu na to, żeby Bóg ustalił, jak jest, tak? Jeśli coś źle robi, no to zapewne by się poddał Bogu. No ale potem co się okazało? Po jakimś czasie ten Krieger zwyczajnie oszalał. Normalnie zaczął sobie tam wyrywać włosy, kaleczyć się. Zobaczyli wszyscy, że jest trochę niezrównoważony psychicznie.
No i się wszyscy od niego odwrócili, on sam wyjechał, ten Krieger. No i w każdym razie później ta wioska została dalej skłócona, wszyscy siebie, wiecie, podejrzewali o wszystko i tak dalej. Wiecie, jak to jest wprowadzić taką atmosferę, że ktoś jest bestią, że tutaj gdzieś się coś czai zło i tak dalej. No to mniej więcej tak to tam podobno wyglądało. W tym czasie Ludwik stwierdził, że przyjedzie, zamieszka tam blisko i zacznie tam asystować i zacznie to jakoś próbować pojednać, zgrać i tak dalej. Później tych ludzi, co go wcześniej nazywali bestią, jak stwierdzili, że może jednak trochę pobłądzili, postanowił z powrotem na jakieś tam służby, na jakieś tam stanowiska w tej wspólnocie. I to było fajne, bo nie patrzył na to, że ktoś pobłądził, zbłądził, ale patrzył na to, że ktoś był potem szczery i miał to serce dla Boga. To jest, mówię, bardzo ciekawe takie chrześcijańskie podejście. W ogóle zauważyłem, że wśród chrześcijan to przyznanie się do błędu i zmiana swojej postawy jest znacznie łatwiejsze niż w innej grupie, no bo wiemy się, do kogo mamy porównywać. Porównujemy się cały czas do Jezusa, jeśli nie jesteśmy jak Jezus, no to trzeba się w pewnym momencie przyznać do błędu i zmienić, nie? Więc tutaj, wiecie, zmiana jest czymś normalnym wśród chrześcijan, przynajmniej być powinna. Więc tak to mniej więcej tam działało. I mówię, nawet się nie przejął tym, że był nazwany w pewnym momencie bestią. Wszystko się później jakoś ładnie ułożyło. Herrnhut to miasto, które obecnie miasto, wcześniej jakaś osada, wspólnota, która była założona przez Ludwika, zaczęło w pewnym momencie wysyłać misjonarzy. To jest bardzo ciekawe, bo okazało się, przyszła do mnie taka historia, że na Wyspach Świętego Tomasza jeden z niewolników, chcący podsłuchać to, co się dzieje w kościele, podłożąc swojego pana do kościoła, że tak powiem, zostały mu ścięte uszy, żeby przypadkiem nie słyszał, bo wiecie, Ewangelia to nie tylko to, że niewolnik ma być posłuszny panu, ale też jakieś idee wolnościowe, których w tamtym momencie ewidentnie się bali. Gdy do nich taka historia doszła, postanowili wysłać właśnie z Herrnhut misjonarzy. Stąd to całe dzieło Ludwika i Ducha Świętego wtedy i to całe zgromadzenie braci Morawian było takim zaczątkiem współczesnych takich misji ewangelickich wysyłanych na świat. Co mnie poruszyło w tej historii? Bardzo mnie poruszyło w tej historii, bo to były czasy trochę inne niż teraz, wiecie, nie było internetu, nie było takich rzeczy, trochę wiecie, ludzie żyli inaczej, ale poruszyła mnie taka pasja w tym wszystkim i takie w pełni oddanie. Bo wysyłali na kolejne misje kolejnych ludzi do kolejnych miejsc i zawsze pojawiał się jeden problem. Często do nich dochodziły listy z tych misji, że na przykład, nie wiem, spośród 20 ludzi 14 zmarło, i tak dalej, ale za każdym razem w to samo miejsce, jak przyszedł list, że 14 zmarło, to na tym spotkaniu, na którym odczytano taki list, pojawiło się 14 nowych, których chce jechać w to samo miejsce. I tak to działało. Jechali w nowe miejsce, w tym nowym miejscu mieli się dostosować do tamtych klimatów i głosić Ewangelię, co im się bardzo często udawało. Tutaj po jakimś czasie znowu pojawiły się oskarżenia do Ludwika, że wiecie, że wielki pan hrabia wysyła innych, by umierali, a sam nie jest gotowy nigdzie pojechać. No niestety, takie zarzuty się pojawiają. Więc w pewnym momencie Ludwik postanowił sam też pojechać na misję. W każdym razie to było jakieś takie, nie wiem, boskie połączenie. Ci Morawianie i Ludwik, z jednej strony Morawianie, zapaleni dla Boga, jadący wszędzie, wiecie, na misję z takim zapałem, z drugiej strony Ludwik, który potrafi to jakoś wszystko zorganizować. To połączenie się zdało tu idealne w pewnym momencie i tak też się stało z każdą kolejną misją. Dla mnie jest to taka nauka, że Bóg ma ten plan dla każdego z nas i tak jak tutaj miał plan, żeby to jakoś wszystko ułożyć, ogarnąć. Mówię, to połączenie zadziało się tutaj no wręcz idealne na tamte czasy. Jedną z takich misji, w której uczestniczył Ludwik, była misja do Georgii.
w obecnych Stanach Zjednoczonych. I stamtąd pochodzi taka anegdotka. Ludwik rozmawiał z nawróconym Indianinem i chciał zapytać, jak to się stało, że ten się nawrócił. Indianin powiedział, no byłem poganinem, pochodziłem, wychowałem się wśród pogan. No i przyszedł do nas misjonarz pierwszy. Zaczął im tłumaczyć, że Bóg istnieje, no a ci mu odpowiedzieli z pytaniem, czy uważa nas za takich głupców, że myślimy, że Bóg nie istnieje, tak? I kazali mu wrócić, skąd przyszedł, więc ten misjonarz wrócił, skąd przyszedł. Kolejno przyszedł następny. Następny powiedział, że nie wolno kraść, nie wolno kłamać, nie wolno się opijać. Do tego też Indianie mieli odpowiedź, też stwierdzili, idź stąd, my to wszystko wiemy. Najpierw niech sami zastosujcie to, do czego chcecie nas przekonać. Bo kto jest największym kłamcą, pijakiem, jak nie biały człowiek. No i następnie przyszedł Christian Henry, który jakimś cudem ich przekonał. A jak to zrobił? Opowiedział im o wielkim władcy niebios, który zostawił swoją chwałę w niebie i oddał swoje życie za wszystkich ludzi. Powiedział, że Bóg kocha biednych indyjskich grzeszników i pragnie zdobyć ich miłość, być ich zbawicielem i zabrać do domu swojego w górze. A następnie ten misjonarz Henry powiedział, że słuchajcie, jestem tak zmęczony i położył się spać przy ostrzach włóczni tych właśnie Indian. I tak naprawdę to ich przekonało, bo zobaczyli, że ten człowiek naprawdę mówi jak ktoś, kto wie i mówi jak ktoś, kto rzeczywiście się czuje jako ktoś, kto ma tego przyjaciela w niebie, w górze i nie boi się nawet zasnąć wśród wrogów, jakimi się wtedy ci Indianie uważali wobec niego. Więc przekonał ich nie tyle głoszeniem, mówieniem i tak dalej, co własnym zachowaniem. To jest taka kolejna dla mnie inspiracja, myślę, że dla was też powinna być, że tak naprawdę tu chodzi o nasze zachowanie, chodzi o to, co sobą reprezentujemy i chodzi o to, czy mówimy jak ktoś, kto wie, czy mówimy sobie tylko jakieś tam, wiecie, teologiczne. No, nie będę tego komentować. Więc powinniśmy trochę się zmotywować, bo patrzeć, jak to robili ci Murawianie, bo ci Murawianie mówili jak ktoś, kto wie, jaki jest Bóg, jak ktoś, kto zna Boga. Tu jeszcze jedna historia z powrotu z tej misji. Wracając, natrafili na sztorm. Kapitan statku stwierdził, no, że to ostatnie godziny życia, że wpadnie na skałę i tak dalej. Tymczasem Ludwik z pokoju wyszedł i powiedział, za 2 godziny sztorm ustąpi. Co się okazało prawdą, za 2 godziny sztorm ustąpił. Kapitan stwierdził, że w życiu nie widział tak szybko mijającej burzy. No i na pytanie, jak to się dzieje, skąd wiedział, Ludwik odpowiedział mniej więcej coś takiego, że kiedy znajduje się w trudnych sytuacjach, najpierw zadaje sobie pytanie, czy wina leży po mojej stronie. Jeżeli znajduje coś, co nie podoba się Zbawicielowi, padam na kolana i proszę o przebaczenie. Gdy to robię, on przebacza i wtedy już zazwyczaj wiem, jak sprawy się potoczą dalej. Oczywiście, jeżeli Zbawiciel nie zechce wyjawić mi dalszego biegu wydarzeń, milczę i dochodzę do wniosku, że lepiej jest, bym tego nie wiedział. Tym razem jednak było inaczej. Zbawiciel zapewnił, że sztorm będzie trwał jeszcze tylko 2 godziny. I to by było na tyle inspiracji zaciągniętych z tego życiorysu, przynajmniej dla mnie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, mówię. Tutaj cytat taki dałem z książeczki hrabia Zinzendorf, Pierwsze owoce, wydawnictwo pojednanie.org. Polecam sobie poczytać. Różne książki są z tego wydania, bardzo takie inspirujące. I u nas w Polsce to są życiorysy osób bardzo mało znanych. Jesteśmy naprawdę trochę ograniczeni, wiecie, do rzymskokatolickiego postrzegania świata rzeczywistości, podczas gdy tak naprawdę to chrześcijaństwo się cały czas rozwijało i rozwijało się czasami zupełnie inaczej. To, co mi się bardzo podoba, to takie w pełni wolnościowe zaufanie Bogu tak naprawdę, że da się w ten sposób zaufać Bogu, da się w ten sposób oderwać od jakiejś przyszłości, a żyć w takim zaufaniu. Na przykład bardzo ciekawa jest również z tej serii tego wydawnictwa książeczka o George'u Millerze.
To tak do zainspirowania mężczyzn, a dla kobiet to polecam książeczkę o Lillian Thrasher czy też Mary Slessor. A bardzo to są, jak ja mówię, czytałem na przykład o Lillian Thrasher, to myślałem, że po prostu nie wiem, ale to jest kobieta, która pojechała do Egiptu, do kraju pełnego muzułman i założyła tam sierociniec samotny. Tak po prostu założyła sobie tam sierociniec, tam siostra jej pomagała. I w każdym razie te osoby, ich życiorys pokazuje życie w pełnym zaufaniu do Boga. Wiecie, czegoś brakowało, no to się modlimy, tak? W przypadku tam zarówno Lillian Thrasher, jak i tego George'a Millera, o George'u Millerze jest taka anegdotka cały czas pokazywana, wiecie, brakowało jedzenia na śniadanie i tak codziennie praktycznie brakowało jedzenia na śniadanie, więc codziennie siadali, rozkładali talerze i codziennie się, wiecie, modlili o jedzenie i jedzenie przychodziło. Jak? No przykładowo, nie wiem, danego dnia piekarz został w nocy obudzony, że on nie może spać i musi całą noc piec po to, żeby rano przynieść właśnie tutaj jedzenie do sierocińca. Z drugiej strony mleczarz jadący obok, akurat przez przypadek mu się koło w tym miejscu, wóz mu się w tym miejscu popsuł i nie miał co z mlekiem zrobić, więc musiał zanieść też tam. I podobne cuda zaopatrzenia działy się też właśnie u Lillian Thrasher w Egipcie. Co mnie jeszcze inspiruje w tych różnych opowieściach ewangelickich, protestanckich? Czym się one różnią od tego, czym byłem od dziecka karmiony? Na pewno ogromną różnicą, którą myślę, że większość Polaków zauważy, jest brak takiego aż tak rygorystycznego tego podejścia patriarchalnego. Jest jakiś kościół, jest coś, jest jakieś tam posłuszeństwo wobec, wiecie, pastora czy kogoś, ale ten pastor jest jakby administratorem danej tutaj okolicy, tak? I to w zasadzie wszystko, tak? Nie wiem, mamy też historię Davida Duplessis, czy jak się tam to czyta, który tak naprawdę był zielonym świadkowcem, ale wyrzucili ze zgromadzenia też, bo poszedł głosić o Duchu Świętym, pokazywać prawdę o Duchu Świętym do katolików z kolei. Ale w każdym razie jego życie też cały czas on sam sobą pokazywał relacje z Bogiem po prostu. Że ta relacja z Bogiem jest bez tego ludzkiego pośrednika. I w zasadzie to mnie bardzo tutaj tak... To jest dla mnie takie niesamowite i nowe cały czas było, nie? Jak czytam kolejną taką historię, patrzę, jak to jest takie relacja z Bogiem bez tego pośrednika. I to jest naprawdę fajne, inspirujące. Radzę sobie jakikolwiek taki wziąć taką książkę, życiorys przeczytać. I życiorys właśnie... Mówię, u nas w Polsce tego brakuje, tej relacji z Bogiem bez pośredników. To jest coś, do czego kulturowo mamy trochę słabość, a powinniśmy, moim zdaniem, zacząć w ten sposób żyć. No i to też na pewno osoby, które podejmą się trudu zainteresowania tymi historiami, zauważą. Wiadomo, w takim podejściu jest strach, a jak to będzie, a jak się będziemy motywować, jak już przestaniemy robić coś ze strachu przed Bogiem, tylko z to kompletnie innej motywacji. Jak to wtedy będzie? No będzie. Poczytajcie choćby, nie wiem, list do Rzymian, a się dowiecie, że musimy zacząć z innej motywacji żyć. Tak naprawdę z motywacji miłości, a nie z chęci zasługi na zbawienie. To jest coś zupełnie innego, które jest cały czas, mówię, dla nas wszystkich odkryciem. Jezus mówi, najpierw byli sługami, potem przyjaciółmi, a potem jesteśmy nazwani w Biblii dziećmi Bożymi, tak? Czyli najpierw sługami, nie wiemy, co robi ojciec, potem przyjaciółmi, a potem jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak być sługą, to myślę, w tym kraju wszyscy wiedzą. Jak być przyjacielem, to już mniej, a jak być dzieckiem Bożym, no to trzeba się tego trochę uczyć od Jezusa. A przy okazji, przynajmniej ja taką drogę mam, że inspiruję się różnymi takimi postaciami. Wracając do Ludwika, jego mottem życiowym było... Jego kiedyś zobaczę jakiś tam obraz z Jezusem, czy jakoś tam coś, i jego mottem życiowym było pytanie do Jezusa: Jezu, a co ja mogę dla Ciebie zrobić, tak? Skoro Ty za mnie umarłeś, jestem zbawiony, bo nie muszę się tym przejmować, to co ja mogę dla Ciebie zatem zrobić, nie? I to było jego takie motto życiowe. Znalazł tych rzeczy w życiu pełno do zrobienia. No cóż, też szukam, co ja mogę dla Niego zrobić, dla Jezusa zrobić, i zaczynam to robić.